powiem wam szczerze, że warto mieć te dwa cudaki w swojej pielęgnacji, są naprawdę fantastyczne. Działają w zupełnie taki, bym powiedziała, że nieoczywisty sposób, a widzicie jednak różnicę na skórze, także naprawdę super. W ogóle marka The Ordinary ostatnio naprawdę zawojowała rynek kosmetyczny i po waszych komentarzach widzę, że wy również macie w swoim asortymencie ich kosmetyki, czy z kwasami, czy też bez, w zależności od tego, jakie macie potrzeby. Także ja naprawdę żałuję, że nie mogę używać kwasu, bo powiem wam, że bym chyba po prostu zgarnęła wszystko, co mają, no i po prostu testowała. Cześć dziewczyny, jesteś w kolejnym filmiku, wybiła 20, w związku z tym mam chwilę dla siebie, Ksawery już śpi, dzisiaj naprawdę było ciężkie usypianie, powiem wam, że gadał do siebie, przekręcał się, no po prostu konwersacja na całego, także ja tak się zastanawiałam, kiedy mam zrobić to spa, ale jest słuchajcie 20, jestem z wami, także mam nadzieję, że miło spędza się weekend, bo ja nagrywam to w piątek, a w sobotę wrzucam ten film, także jesteście na bieżąco, jeżeli chodzi o moją pielęgnację, także dzisiaj porozmawiam sobie o marce The Ordinary, no, która, jak już wam wcześniej wspominałam, naprawdę zawojowała rynek kosmetyczny, wasze kosmetyczki, nasze portfele bym powiedziała, ale powiem wam, że to naprawdę są tak dobre produkty w tak niskiej cenie, że aż naprawdę grzechem nie mieć, jest nie mieć po prostu jednego z tych produktów, chociaż na wypróbowaniu, także ja wam dzisiaj pokażę dwa. Będziemy się masować ponownie, pokażę wam, jak używać tego masażera, ponieważ bardzo was to ciekawiło. Odnowimy sobie temat pielęgnacji wieczornej, pokażę wam kilka nowych rzeczy, kilka takich standardowych, które się u mnie pojawiają. Także co? Raz, dwa, trzy i zaczynamy. Ja się nie odpuszczam tematu demakijażu i zmywania buzi olejkami oraz żelem, także pierwszym krokiem będzie zmycie najpierw okolicy oczu, tuszu do rzęs, także używam tutaj Clinique Take the Day Off. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mi przypadł do gustu ten olejek. On jest taki zabezpieczony, więc musicie mocno nacisnąć, zanim go otworzycie. I jak widzicie po zużyciu, no dosyć sporo zużyłam, ale mam go już słuchajcie chyba na 2 miesiące i naprawdę moim zdaniem jest bardzo wydajny. Jest przede wszystkim łagodny, w ogóle was nie szczypią po tym produkcie oczy i bardzo ładnie domywa i wodoodporne tusze, takie wiecie na co dzień. Także naprawdę ładnie sobie radzi z takimi zanieczyszczeniami, jeżeli chodzi o demakijaż, absolutnie nie podrażnia i co mi się w tym produkcie niezmiernie podoba, to to, że w ogóle nie szczypie i ładnie, naprawdę z każdej bym powiedziała rzęsy domywa tusz do rzęs, także dajcie znać, jeżeli chodzi o swoje typy. Nie wiem, czy słyszałyście, ale Clinique jest również na ekobycie, także super, powiem wam, że i Estée Lauder i Clinique się pojawia, także naprawdę super, bo możecie po prostu potestować w niższej o wiele cenie niż standardowo w drugiejach. Ja wam bardzo polecam zajrzeć, jeżeli chodzi o ceny Estée Lauder, bo przebitka jest nawet, słuchajcie, 50 zł na buteleczce, także bardzo się opłaca. No i słuchajcie, tak naprawdę tusz jest już zmyty. I przechodzimy do zmywania buzi. Ja słuchajcie, zawsze tym produktem do demakijażu oczu zmywam pomadę do brwi. Tutaj akurat mam tą z Affect. Całym płatkiem będę zmywać buzię płynem micelarnym. Kończę Sylveco. To jest ten lipowy płyn micelarny. Tak jak wam mówiłam, generalnie bardzo ładnie domywa makijaż. Po prostu mi się nie podoba to, że pozostawia takie uczucie suchości na skórze. Także ja generalnie lubię takie uczucie nawilżenia. Ja mam skórę mieszaną, w związku z tym po prostu czuję po tym produkcie taki dyskomfort w postaci braku nawilżenia, ale słuchajcie, naprawdę co komentarz, to widzę, że to jest wasz hit, także osoby, które jeszcze sobie nie testowały, to naprawdę, no dziewczyny są bardzo zachwycone. To jest jeden z takich topowych, bym powiedziała, produktów marki Sylveco. On, mówię, ładnie zmywa makijaż, pozostawia skórę taką niepodrażnioną. Zobaczcie, w ogóle się nie zaczerwieniła, ładnie domywa makijaż. Natomiast pozostawia takie uczucie tępej skóry, troszeczkę suchej. No ale tak jak mówię, byłam w mniejszości, jeżeli chodzi o te odczucia. Także śmiało możecie sobie potestować. Jest super cenie, bo kosztuje w granicach, nie wiem, 15 zł maksymalnie. Często jest na promocji, jest u dziewczyny kobiecej, więc możecie sobie po prostu zobaczyć. Linka wam zostawię na dole, żebyście sobie sprawdziły. I ja słuchajcie, bardzo często, bo mam dosyć opalone ciało jeszcze, to też uszy. Pamiętajcie o tym, żeby dobrze domywać. No i przechodzimy do zmywania buzi olejkiem. U mnie niezmiennie marka Unique, jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry, twarzy przy pomocy olejku, także dwie takie pompki rozgrzewam w dłoniach i wykonuję też przy okazji taki delikatny masaż, także moja skóra dzięki temu demakijażowi zyskuje dwa razy, jeżeli chodzi o masaż, ponieważ dzięki takim olejkom skóra się relaksuje, oczyszcza przy okazji. Tutaj mamy akurat rumiany, które bardzo ładnie łagodzi podrażnienia, regeneruje skórę już podczas demakijażu. No i przy okazji wykonujecie sobie masaż.
będę go zmywała, słuchajcie, wodą i następnym krokiem, jaki będę tak naprawdę wykonywać, to będzie użycie gąbeczki koniak, także delikatnie spłuczę olejek i Wam pokażę, jak ją stosować. Słuchajcie, zmyłam olejek i gąbeczkę stosujemy w ten sposób, że jak ona jest taka twarda, czyli pozostawiamy ją do wyschnięcia w kolejnym dniu, to później zmierzamy ją tradycyjnie wodą. Możecie już bezpośrednio na gąbeczkę albo na skórę twarzy nałożyć żel, także ja korzystam z Orkel marki Heimish. Bardzo fajna marka azjatycka, także mega Wam polecam, ja już miałam tonik, krem. I słuchajcie, nakładam ten żel w ten sposób. Ja nigdy nie nakładam na gąbeczkę. Jakoś tak się, słuchajcie, przyzwyczaiłam i tak mi jest dobrze. Ja mam gąbeczkę zieloną, czyli przeznaczoną do skóry tłustej, mieszanej. Filmik na kanale powstał już o gadżetach kosmetycznych, m.in. właśnie o gąbeczce Konjac, masażerą. Tutaj mam taki złoty, więc zaraz się zastanowimy, który, słuchajcie, użyjemy. Ale ja powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem... Mam takie postanowienie, żeby właśnie używać tego masażera i zarówno rano, jak i wieczorem naprawdę masażer idzie w ruch. Rano, słuchajcie, szybciutko, żeby tą opuchliznę zdjąć, a wieczorem mam chwilę relaksu, nie wiem, oglądam serial, kończę montować film, nakładam olejek i mam, słuchajcie, czas dla siebie. I takimi kolistymi ruchami gąbeczkę po prostu przesuwamy po skórze twarzy. Wykonujemy sobie też taki dodatkowy masaż, oczyszczenie i pamiętajcie o tym, że jeżeli przyciągacie podkład na szyję, to również ta gąbeczka Wam bardzo ładnie domyje tą strefę i zobaczcie, na gąbeczce jest podkład, także naprawdę warto nie zapominać o tym i domywać również tutaj szyję, oczywiście później pod prysznicem również, natomiast już mam tą pierwszą warstwę. No powiem Wam, że tak po całym dniu zrobienie sobie takiego domowego spa to jest... O, ja czuję się naprawdę zrelaksowana, mam czas dla siebie i od kiedy Xaverę, słuchajcie, chodzi wcześniej spać, naprawdę dużo więcej mogę zrobić i zmontować filmy, coś też porobić dla siebie, obejrzeć, słuchajcie, coś po prostu obejrzeć. Jezu, to jest takie, niby takie nic, a jednak może odpalać Netflixa, jakiś serial, to jest, słuchajcie, to. Pokażę Wam dwa produkty, które bardzo lubię, jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry twarzy. Pierwszym z nich jest ten żel złuszczający martwy naskórek. To jest produkt z witaminą C, który według producenta powinien nam ładnie złuszczać naskórek, rozświetlać, odmładzać, wygładzać oraz odżywiać. Jest to żel, który zawiera aktywne i mineralne składniki, które powodują silne złuszczenie naskórka, zanieczyszczeń oraz martwych komórek. Produkt jest podobno fajną alternatywą dla mikrodermabrazji. Jeżeli macie skórę podrażnioną, nie możecie używać takich ziarnistych produktów. Może być jednak używany do cer naczyniowych i bardzo wrażliwych. Nie powoduje podrażnień i zaczerwienionej skóry. I oczywiście tutaj się zgodzę z Wami, że... To nie jest, słuchajcie, martwy naskórek, który zaraz będę Wam pokazywać. To jest po prostu efekt uboczny jakby korzystania z tego kosmetyku. Nie wiem, czy pamiętacie takie produkty, jak zaczynały wchodzić azjatyckie kosmetyki, takie jabłuszka na przykład z Tony Moly. To był taki krem, który pod wpływem masażu po prostu zamieniał się w takie wiórki. Tak właśnie działa ten żel i to jest dzięki hydrolizatowi z kropi kukury dzianej, która jest jednym ze składników aktywnych żelu rozpuszczającego naskórek. Zwiększa zawartość wody w warstwie rogowej naskórka, wiąże wodę w skórze, przeciwdziała jej utracie, także to, słuchajcie, mówi o tym producent. A jeżeli chodzi o moje odczucia po stosowaniu po dwóch miesiącach, jest naprawdę bardzo pozytywne. Producent nam zaleca, żeby używać tego kosmetyku raz na dwa tygodnie. Także tak powinniśmy stosować, przynajmniej na samym początku, a później na przykład możecie, ja przynajmniej tak robię, 2-3 dni pod rząd. Po prostu sobie robię taki delikatny masaż, peeling i przy okazji bardzo ładnie się wygładza skóra i rozświetla, także to jest taki fajny kosmetyk. Dajcie w ogóle znać, czy coś macie jeszcze z tej marki, bo wiem, że ma olejki. Ja generalnie jestem bardzo ciekawa masek w pasie, bo jak wiecie, jestem ogromnym fanem takiej azjatyckiej pielęgnacji, w związku z tym maski w płachcie, no to jest mój taki mały konik. Zawsze ich mam dosyć sporo, jeżeli moje grzanki do mnie wpadają, to też wychodzę z maseczką. Powiem Wam, że naprawdę, ja zawsze mam zapas maseczek i to jest generalnie taka frajda dla skóry, bo sobie ją nakładamy, relaksujemy się, to nam nawilża skórę. I zobaczcie, tak wygląda, słuchajcie, ten niby martwy naskórek, ale to jest efekt uboczny jakby po prostu masażu i rolowania się kosmetyku, ale jak najbardziej, słuchajcie, produkt bardzo ładnie wygładza skórę i nadaje takie fajne efekty idealne pod maseczkę, także naprawdę skóra jest bardzo ładnie wygładzona i przede wszystkim przygotowana do nałożenia maseczki. No, skóra jest bardzo ładnie rozświetlona i zobaczcie, widać to wygładzenie w ogóle, jaka jest delikatna, wow. Czad naprawdę bardzo fajny efekt daje na skórze.
No jakbyście miały w ogóle taki pudę, taki bardzo, bardzo taki miałki, taki delikatny na skórze. Naprawdę super uczucie. Także no, musicie wypróbować. A teraz w ogóle jest, słuchajcie, na promocji za 55 zł, także chyba 10 zł taniej albo 15. Także moim zdaniem warto sobie przetestować. Wiem, że się czaiłyście, więc może to będzie taka, wiecie, podpowiedź. Trzy moje ulubione maseczki, które ostatnio naprawdę no, ratują moją skórę, jeżeli chodzi o oczyszczanie. Taupe, to słuchajcie, bije na łopatki. I to jest taki fajny produkt, bo tutaj mamy enzymatyczną maskę z glinką. Papaina, błękitna, biała glinka i różowy pomelo. Także to jest takie dwa w jednym, bo ja nie muszę najpierw używać złuszczającego na przykład jakiegoś żelu czy coś. Tylko to jest takie dwa w jednym. I peeling enzymatyczny, i maseczka białą z glinką błękitną i białą, tak? Tak. I to jest taki produkt, wiecie, dwa w jednym. Jak nie macie dużo czasu, to 10 minut nakładacie, macie peeling i maseczkę w jednym, więc super. Dalej mam tą z węglem aktywnym, ale ja używam, słuchajcie, raz na półtora tygodnia, jeżeli chodzi o oczyszczenie. To jest, słuchajcie, mój święty graal, czyli maseczka z Lumen. Ona, słuchajcie, jest bardzo wydajna. Napisałyście mi kiedyś, że ona jest dosyć droga, ale czy faktycznie ona starczy na długo? Słuchajcie, ja już mam no, pół roku, także niedługo będę już musiała ją kończyć, bo 6 miesięcy jest od otwarcia. I to jest, słuchajcie, maseczka, która ma taki brązowy kolor. Ona swój kolor zawdzięcza ekstraktowi z torfu z okresu epoki lodowcowej i nordyckiej mocy grzyba changa, bogatego w antyoksydanty. To niezwykłe połączenie głęboko oczyszczającego produktu. Odciąża i szybko równoważy skórę, obniżenie oka, rozjaśnia cerę, jednocześnie przynosi ukojenie, pomaga pielęgnować skórę niezbędnymi składnikami odżywczymi, czyli miedź, żelazo, cynk, magnez. No i skóra wygląda zdrowiej. 10-15 minut ją trzymamy. Ja, słuchajcie, zawsze coś robię, jak sobie nakładam maseczkę, także również zaraz będę działać. I słuchajcie, nakładamy. Ja nakładam ją na całą buzię, ona bardzo ładnie oczyszcza. Fajnie zwęża pory, moim zdaniem. I nie bójcie się, jak poczujecie taki efekt pieczenia, ale ona na początku piecze. Jak na przykład, nie wiem, używacie ją tak typu raz na półtora tygodnia. A myślę, że takie produkty spokojnie, nie powinno się używać częściej. Skóra naprawdę sama się też umie oczyszczać. A takie produkty tylko Wam pomogą. I naprawdę zobaczycie efekty, jeżeli nie będziecie stosować się, nie wiem, codziennie, co drugi dzień. A także dwa razy w tygodniu to jest takie... No, bym powiedziała, że tak maksimum, bo naprawdę bardzo ładnie oczyszcza i bardzo działa podobnie do tej maseczki z miedzią i cynkiem z Sephory. Tylko, że moim zdaniem jest łagodniejsza i taki blur robi na skórze, także super. Ona tak, mam wrażenie, że działa tak łagodniej na skórę, ale to jest naprawdę jeden z najlepszych produktów marki Lumen. I w ogóle ta seria Harmonia Balance po prostu jest fantastyczna. Słuchajcie, dziewczyny, serum z tej serii jest po prostu niebieskie. Jedno z najlepszych, jakie używałam, także naprawdę Wam mega polecam. No dobra, mówiłam Wam, że ja nie próżnuję, jak sobie robię maseczkę, także... Zjem coś, bo słuchajcie, dzisiaj Natan jest u kolegi na takich, wiecie, plotach. No ja cały dzień się zajmowałam ksawciem, więc pokażę Wam, co mam na kolację. Bardzo szybka kolacja, skyrek waniliowy. To jest naprawdę sztos. On ma bardzo dużo białka, nie jest, słuchajcie, kaloryczny, a naprawdę nasyca. I ja sobie zawsze sypię do niego borówki, bo lubię tak na słodko generalnie. No i oczywiście surowe kakao, to jest naturalny antyoksydant, super chrupki, także jeżeli lubicie coś właśnie po chrupach, to sobie zawsze wsypię do jakiegoś jogurtu, znaczy do płatków. I jeszcze będę słonecznik sobie sypała, także to jest, słuchajcie, moja kolacja. No i słuchajcie, gotowe. Powiem Wam, że wygląda dobrze i smakowicie przede wszystkim. Jest mega sycący, to kakao jest naprawdę świetną sprawą. Dam Wam linka w ogóle tego kakao, bo naprawdę warto. Jest, do wielu posiłków się nadaje, właśnie takich serków, szejków. No a tymczasem, słuchajcie, muszę jeszcze posprzątać, bo niestety, ale mam mały burdel. To jest tak, to jest małym dzieckiem, słuchajcie. Ale my kupiliśmy właśnie, pokazywałam Wam taki specjalny kosz i wszystko, słuchajcie, wrzucam. I po prostu jak Sawery mało, to się po prostu czymś pobawić, no to to mu to wyciągam, a słuchajcie, najlepsza zabawka to jest butelka. I ostatnio na tą matę się przerzucił, słuchajcie, bardzo się nią zainteresował, także spoko. Słuchajcie, tak to wszystko układam, żeby tam po prostu nie wpaść, nie pośliznąć się, wiecie, jak to jest wieczorem, a poza tym Natan będzie wracał i no, on to też ma pecha. Także słuchajcie, tak wyglądają moje wieczory.
Mam dosłownie jeszcze 10 minut z tego, co patrzyłam na zegarek, bo trzymam ją 15 minut, czuję takie mrowienie i zaraz do Was wracam, kontynuuję pielęgnację. Powiem Wam, że po tej masce, jak ją teraz zmyłam, to mam wrażenie, jakbym miała taką grubą warstwę kremu nawilżającego. Jest taka nawilżona, taka odświeżona ta skóra, naprawdę powiem Wam, że wow. Także zjadłam sobie na spokojnie, odprężyłam się i naprawdę super, to jest bardzo fajna maska, ona nie, słuchajcie, nigdy nie zawiodła i zawsze jak mam takie właśnie potrzeby oczyszczenia sobie skóry w łagodny sposób, ona naprawdę Wam to daje, także dodatkowo ładnie nawilża, odświeża, mam wrażenie, że regeneruje skórę, także super. Dwie mgiełki, które używam zamiennie, w zależności od tego, czy oczyszczam skórę twarzy w taki właśnie sposób maseczkami, czy też po prostu regularnie używam produktu. Jeżeli nie używam maseczek takich właśnie oczyszczających, dłuszczających, to stosuję mgiełkę Low pH Barrier Mist od marki Costrix. Ona zawiera w sobie takie innowacyjne połączenie kwasu BHA-DH, czyli jeżeli nie możecie używać takich kwasów, bo macie na przykład skórę bardzo wrażliwą, to tutaj powstał kwas PH, to jest innowacyjna technologia, w związku z tym jest to bardzo, bardzo delikatny produkt i w ogóle stężenie w kosmetykach koreańskich są na tyle niskie, że przy karmieniu spokojnie ja mogę używać takiego produktu, natomiast dzisiaj go nie użyję, ponieważ oczyszczałam skórę twarzy i chcę po prostu ją ładnie złagodzić, odprężyć, ukoić i w tym właśnie celu używam sobie takiej mgiełki aloesowej. To jest taka mgiełka kojąca do twarzy i ciała marki It's Skin i powiem Wam, że naprawdę ta marka mnie zaskakuje, jeżeli chodzi o jakość kosmetyku, zresztą jak wiecie, jestem ogromnym fanem ich pianek do twarzy, serów, różnego rodzaju innych produktów, zwłaszcza seria VB do skóry tłustej mieszanej. Ten produkt ma nam zadanie ożywić, odprężyć, nawilżyć skórę, regenerować, ujędrzyć i uelastycznić. Przynosi podobno ulgę przy suszonej, ściągniętej skórze, ale jest nie tylko ma znakomite działanie nawilżające, ale także świetnie łagodzi podrażnienie oraz przyspiesza proces gojenia się mikrouszkodzeń oraz stanów zapalnych. Mgiełka zawiera również kompleks kilkunastu ziół, m.in. wyciąg z lawendy, rozmarynu, rumianku czy morwy białej, dzięki czemu ma znakomite działanie odkażające i antyseptyczne. Także jest to produkt fajny dla skóry problematycznej. I ja, słuchajcie, wylewam na wacik. Delikatnie zwilżam wacik i takim wacikiem, takim ruchem dociskającym wtłaczam produkt. I powiem, że skóra jest później, w ogóle bardzo ładnie pachnie, skóra jest później bardzo ładnie ukojona i też fajnie działa na całe ciało. Także jeżeli na przykład jeszcze jesteście przed wyjazdem za granicę, w jakieś upalne miejsce, to przelejcie sobie, bo na pewno Wam po prostu ukoi takie opalone ciało. Jak wiecie, ale działa bardzo łagodząco, kojąco i regenerująca takie właśnie popękane miejsca poprzez promieniowanie słoneczne, taką po prostu zniszczoną skórę ładnie regeneruje. I tak naprawdę skóra jest przygotowana do przyjęcia po prostu serum, które zaraz Wam pokażę, bo jest naprawdę czarne. A jeżeli mowa o serum, pokażę Wam ostatnio mój święty graal, marka The Ordinary. Ja się naprawdę tak cieszę, że mam to serum. Znalazłam sobie, wyszukałam, poczytałam troszkę o marce i stwierdziłam, że to będzie idealne, ponieważ ja karmię piersią. W związku z tym nie mogę produktów z kwasami używać, a marka The Ordinary jednak bazuje na tym składniku w swoich produktach. Ma naprawdę szeroki rozstrzał kwasów, a także spokojnie przy serach tłustych, zanieczyszczonych, mieszanych możecie ich śmiało używać i bardzo Wam polecam teraz. W październiku, rewelacyjny czas, żeby w ogóle zacząć stosować kwasy, bo działają przeciwzmarszczkowo, regenerujące na skórę, odmładzająco. A to jest serum marki The Ordinary Buffet, który ma w sobie peptydy. Jest produkt wegański, nie zawiera olejów, parabenów, silikonów. Jest to produkt przeznaczony właśnie do skóry z pierwszymi oznakami starzenia się, wymagającej już regeneracji. Ja, słuchajcie, za kilka miesięcy mam 30 lat, w związku z tym jak najbardziej to serum i prewencja przeciwzmarszczkowa w moim wieku jest wskazana, ale można już, słuchajcie, wcześniej używać tego produktu. Pisałyście mi, że ma bardzo fajne, długofalowe działanie, że przy regularnym stosowaniu widać naprawdę bardzo duże efekty. Pamiętajcie, żeby nie łączyć tego produktu z witaminą C, także po prostu ten produkt używam sobie rano, to jest akurat esencja marki Recibo. Natomiast słuchajcie, to jest takie właśnie serum o lekkiej konsystencji, które według producenta ma nam nawilżyć, odżywić skórę, działać przeciwzmarszczkowo, ujędniać, regenerować, chroni przed negatywnymi działaniami czynników zewnętrznych. No i tutaj, słuchajcie, jest cała lista Matrixyl 3000, Matrixyl Syna 6, Synak, peptydy, jakiś tam karboksylowy, dioktanu, kompleks kwasu hialuronowego, 11 paminokwasów. Także to jest produkt taki właśnie regenerujący. I ja na taką lekko zwilżoną jeszcze skórę po serum nakładam pół pompki. Fajnie, że te kosmetyki mają pipetki, także bardzo się z tego powodu cieszę. Zwłaszcza, że kosmetyki mają, słuchajcie, dzięki temu ma się większą po prostu kontrolę nad dozowaniem produktu.
I słuchajcie, skóra jest taka fajna, nawilżona, mam wrażenie, że ukojona. Także teraz będę się niedługo przestawiać, jak skończę to serum na niacynamid i właśnie witaminę C. Tylko że pamiętajcie, żeby właśnie nie łączyć tych produktów i stosować je po prostu albo rano, albo wieczorem, ale na pewno nie razem, ponieważ wtedy wytwarza się składnik, który podrażnia Waszą skórę. Więc przy stosowaniu w ogóle kwasów, produktów marki The Ordinary, przy takim szerokim rozstrzale składników aktywnych, pamiętajcie o tym, żeby naprawdę się zapoznać z tymi kosmetykami i troszeczkę o nim poczekać. Jak już będziemy mamy pielęgnowaną, to nałóżmy sobie coś pod oczy, ponieważ oczywiście ta strefa jest równie wymagająca dużej regeneracji, nawilżenia, uelastycznienia, także ja wybrałam sobie serum z kofeiną, 5% i zieloną herbatą. Jest to, słuchajcie, kosmetyk, który ma taką fajną, żelową konsystencję i przede wszystkim niweluje nam oznaki zmęczenia, także jeżeli macie, nie wiem, podkrążone oczy, to on bardzo ładnie redukuje to, ponieważ po prostu działa jak drenaż, tą niedotlenioną skórę zastępuje dotlenioną skórą, pobudza przede wszystkim kofeina krążenie, więc to jest świetny kosmetyk pod oczy. No i słuchajcie, według producenta ma nam nawilżyć, odżywić skórę, wygładzić, ujednić, uelastycznić, redukować cienie, redukuje obrzęki wokół oczu, kofeina niweluje płytkie zmarszczki, usuwa oznaki zmęczenia oraz rozjaśnia skórę pod oczami, a zielona herbata neutralizuje toksyny i stymuluje naturalne procesy odnowy skóry. No i tutaj nakładać rano i wieczorem, wykonywać delikatny masaż. I słuchajcie, w większości przypadków ten kosmetyk działa super pod krem, ponieważ jest to dosyć taki wodnisty kosmetyk nawilżający, natomiast on się bardzo szybko wchłania, także jeżeli macie problem z przesuszającą się skórą pod oczami, to bym Wam polecała krem pod oczy. W zasadzie czuję czasami takie mrowienie, jak nakładam ten produkt. I ja generalnie później nakładam taką pompkę, no tego słuchajcie, mojego bubla za 300 zł, ale zużywam go. Akurat pod to serum działa fajnie. Ładnie się ze sobą łączą te kosmetyki, a po prostu podbijam jakby działanie. Jeden podbija działanie drugiego, mam wrażenie. Także słuchajcie, czasami to po prostu zużywam kosmetyk, nie jestem z niego jakoś zadowolona, ale w połączeniu na przykład z innymi produktami naprawdę działa fajnie. Także wykonuję taki delikatny masaż, żeby pobudzić krążenie i przede wszystkim uelastycznić skórę pod oczami i ją troszeczkę odprężyć. No i słuchajcie, na zakończenie taka wisienka na torcie, która mam wrażenie, że reguluje bardzo ładnie wydzielanie mojego sebum i też leczy te niedoskonałości. Jednak faktycznie, jak zaczęłam używać tego olejku, a to naprawdę moja skóra zrobiła się przede wszystkim mniej problematyczna, mniej się świeci w ciągu dnia, lepiej trzymają się na niej podkłady, tutaj marka Kiehl's. Ja wiem, obiecałam Wam test tego słynnego olejku marki Pure Can Jewel, więc jak najbardziej czekam, słuchajcie, na dostawę. Trzy, słuchajcie, kropelki. Ja dosłownie trzy kropelki nakładam tego produktu, nigdy więcej, ponieważ czasami olejki działają naprawdę fantastycznie, jeżeli użyjecie po prostu je w odpowiedniej ilości. Także ja wklepuję sobie, słuchajcie, w skórę twarzy. Omijam okolice oczu, tutaj mamy, słuchajcie, lawendę, takie kojące bardzo składniki, skórę wyciszające, także to jest po prostu idealny rytuał wieczorem. I słuchajcie, ten rytuał zawsze kończę sobie u siebie na kanapie, oglądam serial, ale dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać ponownie masaż twarzy wałeczkiem jadeitowym. Także ja zaczynam, słuchajcie, zawsze od okolic oczu i robię to w ten sposób, że takie 5 powtórzeń pod oczami wykonuję. W sensie Wam pokażę cały ten masaż. Także sobie liczę. I przede wszystkim wałeczki, czy jadeitowe, czy kwarcowe, czy na przykład wykonane z jakiegoś oka tygrysiego, to słuchajcie, są po prostu różne. Także tutaj, jeżeli jesteście kolekcjonerami, naprawdę się wkręcicie, to można mieć kilka takich wałeczków. Ten, słuchajcie, jest akurat na promocji na Ekobiedzie za 13 zł, także dziewczyny, naprawdę, jeżeli się nadal zastanawiacie nad tym produktem, to w takiej cenie. A ile Wam zrobi dobrego? On przede wszystkim bardzo ładnie redukuje cienie. O, zobaczcie, redukuje cienie, bardzo ładnie wygładza i naprawdę super sprawdza się pod olejkami. I nawet trzymany w łazience, nie musicie go trzymać w lodówce, on bardzo ładnie chłodzi skórę, koi. Przede wszystkim właśnie zdejmuje tą opuchliznę, dzięki czemu no, skóra wygląda na taką gładką, lepiej odżywioną, dotlenioną. I słuchajcie, ja takich powtórzeń robię około 10, słuchajcie, na jednej stronie. Dzisiaj Wam pokażę tak mniej więcej po 5. Żeby, słuchajcie, ten masaż nie trwał jakoś nie wiadomo jak długo. Coś też muszę liczyć, jak do Was mówię. Ale zobaczcie, widzicie, jaki jest efekt? Skóra jest taka gładka, jędrna i nie jest taka zmęczona. Widać to, słuchajcie, między tą stroną a tą jest, ta jest taka bardziej napięta. Także no, dziewczyny, uwierzcie w jego działanie, ponieważ on działa po prostu fantastycznie. Muszę sobie w ogóle kupić te plasterki z Cosrxa, takie wysuszające na niedoskonałości. Tylko pamiętajcie, żeby dobrze związać włosy, bo czasami mi się po prostu wkręcają.
I jeszcze, słuchajcie, jedno powtórzenie. Możecie, ja często, słuchajcie, jak teraz do Was mówię, to zapominam o okolicy ust, ale to powinno wyglądać w ten sposób, że zaczynamy od połowy ust i idziemy po prostu ku górze i szyję. Ja, słuchajcie, w ten sposób zawsze sobie wygładzam tutaj owal twarzy. Faktycznie, słuchajcie, szyja mi się wygładziła. Wiem, że wiele z Was naprawdę nie ma cierpliwości do takich urządzeń, ale słuchajcie, nie stójmy teraz tak jak ja w łazience, tylko sobie odpalmy serial, nałóżmy olejek i po prostu sobie siedźmy i się relaksujmy. No zupełnie inny wymiar w ogóle pielęgnacji. Totalnie Wam odejdzie lenistwo. Będziecie po prostu brały ten wałeczek i tak sobie siadały i tak się masowały, a właśnie faceci... O co chodzi, nie? Mój nadal tak na początku się na mnie spojrzy, mówi, że niego tak się wygładzi, żeby już po prostu jak kartka papieru, taka gładka. Także, ale słuchajcie, on też już dbał o pielęgnację. W zasadzie muszę Wam powiedzieć, że ma cały arsenał kremu do twarzy, podoczy, żel, wszystko, słuchajcie, i naprawdę wszystkiego używa, także kciuk dla Natana za, że tak powiem, regularność na razie, bo mówi, że używa, tak? Zobaczymy. No i słuchajcie, masaż skończony, ja takie 10 powtórzeń prawo-lewo. Także słuchajcie, mam nadzieję, że dotrwało się do końca. Zrelaksowałyście się i przy okazji była dla Was inspiracja na kolejną pielęgnację. Jeżeli kilka kosmetyków Was zaciekawiło, to linki macie do nich na dole z opisami. I mam nadzieję, że po prostu Was przekonałam do tego cudownego urządzenia. Bo jest po prostu fantastyczne. Także ja się z Wami żegnam, wszystkim Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa!